50 guldenów, piękny grosz. Ale to pewnie już kto znalazł i schował, kiedy się do tego czasu nie odszukał. Pugilares nie szpilka, zobaczyć nie trudno. Tak się zdaje, że go ktoś wziął sobie. Chwilkę milczeli, nie wiedząc, o czym dalej mówić. Wreszcie podróżny zapytał. — I cóż nowego u was? — A cóż, wszystko po dawnemu. Klepie się biedę i basta. — A mój stary zdrów? Dawnoście go widzieli? — A był tu na Boże Ciało. Asystowaliśmy w mundurach księdzu celebransowi na procesji. Stary krzepko się trzyma, wygląda lepiej ode mnie, choć znacznie starszy. Chwała Bogu. Umilkli znowu. Podróżny grzebał laską w ziemi i kreślił jakieś zygzaki. Policjant zażywał tabakę. No, trzeba będzie iść, żeby przed nocą dociągnąć do domu. Mam jeszcze sporo drogi przed sobą. Bywajcie zdrowi. Szczęśliwa droga. A pozdrów tam starego ode mnie. Bóg wam zapłać. Skinął głową policjantowi i poszedł dalej za miasto. Droga prowadziła z początku wzdłuż wysokiego brzegu, skąd rozległy się i wspaniały był widok na szerokie równiny, pełne lasów i wiosek, leżących z drugiej strony rzeki. Że jednak gliniasty brzeg odrywał się często, przeto dla bezpieczeństwa odsunięto drogę w głąb płaskowzgórza, przez co trzeba było robić wielkie koło. Piesi jednak...